Włóż to na cytrynę. Połącz te produkty, a rezultaty cię zaskoczą. Weź szklaną miskę średniej wielkości. Dodaj całe jajko do miski. Dodaj również dwie łyżki kawy. Najlepiej, aby była to kawa rozpuszczalna. Weź cytrynę. Umieść na niej płasko dłoń i zacznij rolować w przód i tył. Dzięki tej metodzie wyciśniesz łatwiej i więcej soku z cytryny. Następnie ją przekrój. Wyciśnij sok z połówki cytryny prosto do miski. Sok z cytryny bogaty w witaminę C działa rozjaśniająco. Całość dokładnie wymieszaj łyżką. Jeśli konsystencja jest zbyt wodnista, dodaj jeszcze jedną małą łyżkę kawy. Ponownie wymieszaj miksturę. Powinna powstać jednolita masa. Tak przygotowaną maseczkę nałóż na twarz lub dłonie na 15 minut przed snem. Ta naturalna mieszanka działa jak botoks: redukuje zmarszczki i przebarwienia. Po 15 minutach zmyj maseczkę ciepłą wodą. Dzięki niej zachowasz młody wygląd. Koniecznie wypróbuj. Włóż anysz do skarpetki. Przestaniesz wydawać pieniądze na drogie maści. Większość osób nie wie, że anysz przyda się nie tylko podczas gotowania. Jeśli zmagasz się z bólem stawów, stóp i kolan, działa lepiej niż śmierdzące maści ze sklepu. Anyż gwiazdkowaty to potężny naturalny środek znany ze swojej zdolności do zmniejszania stanu zapalnego i poprawy krążenia. Wystarczy, że włożysz jej do swojej skarpetki. Należy odwinąć skarpetkę i włożyć do niej kilka kwiatów anyżu. Następnie położyć się spać. Anyż posiada aktywne związki, takie jak anetol, które pomagają złagodzić obrzęk i dyskomfort w stanach zapalnych stóp. Dodatkowo gwiazda anyżu poprawia krążenie krwi, zapewniając ulgę zmęczonym i przepracowanym stopom oraz wspierając ogólny stan zdrowia. Ten naturalny trik jest znany od pokoleń. Niestety nadal większość ludzi nie ma o nim pojęcia i niepotrzebnie wydaje fortunę na maści. Połóż to pod stopy i zobacz co się stanie. Będziesz zaskoczony. Weź średniej wielkości plastikową butelkę, następnie wlej do niej wody, ale nie do pełna, zakręć ją, wstaw do zamrażarki na kilka godzin, aż woda zamarznie. Zamarzająca woda zwiększa swoją objętość, dlatego nie wlewamy wody do pełna. Wyjmij butelkę, kiedy będzie całkowicie zamarznięta. Usiądź wygodnie na krzesło. Umieść zamrożony lód pod stopami i roluj go tam i z powrotem. Poczujesz natychmiastową ulgę. Taki masaż zmniejszy ból i pomoże stopom wrócić do zdrowia. Znika zmęczenie. Rolowanie rozluźnia spięte mięśnie i ścięgna w stopach, poprawiając elastyczność i ruchomość stymuluje krążenie krwi, co zmniejsza obrzęki. Zwykła zamrożona butelka z wodą redukuje ból, łagodzi stan zapalny, rozluźnia mięśnie i poprawia krążenie. Wypróbuj tę prostą metodę, a twoje stopy będą ci wdzięczne każdego dnia. Kładę napięty i moje problemy znikają. To prawie nic nie kosztuje, a efekty są zaskakujące. Wszystko dzięki ziemniakom. Weź jednego i pokrój go na plastry. Ziemniaki zawierają przeciwutleniacze i witaminę C, nawilżają i usuwają przebarwienia przyłóż je do stopy. Następnie każdy plaster posmaruj waporób. Jest on znany ze swoich właściwości antyseptycznych, przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych. Następnie weź dość duże skarpety. Najlepiej zrób to na noc i śpij w takich skarpetach z ziemniakami przy stopie. Każdy, kto ma problem z piętami, będzie zadowolony z tego sposobu. Sprawdza się przy bardzo wysuszonej i szorstkiej skórze. Ziemniak, jak i waporób, mają właściwości niwelujące stan zapalny. Jeśli zmagasz się z bólem stawów – stóp. Działa lepiej niż śmierdzące maści ze sklepu. Efekty są widoczne już po jednej nocy. Oto jak zregenerować suche i popękane stopy za pomocą folii spożywczej. Na umyte w ciepłej wodzie stopy nałóż obfitą warstwę wazeliny kosmetycznej. Wazelina kosmetyczna to skuteczny środek nawilżający, który działa jak bariera ochronna dla skóry. Tworzy na jej powierzchni warstwę, która zatrzymuje wilgoć i przyspiesza proces gojenia. Nałóż ją na całą powierzchnię stóp, szczególnie na pięty. Jest idealna do pielęgnacji, właśnie suchych, popękanych pięt, ponieważ pomaga zmiękczyć i wygładzić skórę. Po nałożeniu wazeliny. Owiń stopy folią spożywczą. Foliowanie pomoże zatrzymać wilgoć i pozwoli wazelinie głębiej wniknąć w skórę. Pozostaw owinięte stopy na kilka godzin, najlepiej na całą noc. Rano zdejmij folię i ciesz się miękką, nawilżoną skórą. Regularne stosowanie wazeliny na stopy zapobiega dalszemu przesuszaniu i łuszczeniu się na skórka. Dodatkowo, dzięki swoim właściwościom, wazelina złagodzi również podrażnienia na skórze stóp. Wyciśnij pastę do zębów na swoje stopy, zobacz co się z nimi stało. Ten przepis jest tani i niezwykle prosty. Weź miskę i wsyp do niej dwie łyżki soli. Sól zawiera wiele mikroelementów wzmacniają one płytkę i przyspieszają jej wzrost. Następnie wyciśnij na łyżkę pastę do zębów, dodaj ją do miski z solą. Oprócz usuwania przebarwień, pasta do zębów ma działanie antybakteryjne. Wymieszaj te dwa składniki do powstania gładkiej konsystencji, po czym dodaj łyżkę oleju kokosowego. Ma głębokie zastosowanie nawilżające, następnie nałóż ją na stopy. Świetnie koi i relaksuje stopy po całym dniu. Posmaruj także paznokcie u stóp. Delikatnie wcieraj i masuj płytkę paznokcia. To sprawi, że usuniesz zanieczyszczenia. Pozbędziesz się też bakterii i drobnoustrojów, które mogą gromadzić się pod paznokciami. Pozostaw odżywkę na 10 minut. Po tym czasie zobaczysz efekty tej niezwykłej maseczki. Taki zabieg wykonuj regularnie. Paznokcie będą mocniejsze. Włóż pastę do zębów na swoje stopy. Zobacz, co się z nimi stało. Ten przepis jest tani i niezwykle prosty. Weź pastę do zębów i wyciśnij napięty. Ma działanie złuszczające. W delikatny sposób usuwa martwy naskórek. Dodatkowo dezynfekuje skórę i zmiękcza ją. Na pastę do zębów wsyp około łyżeczkę sody oczyszczonej. Ma ona działanie bakteriobójcze świetnie koi i relaksuje stopy po całym dniu. Po czym weź kawałek cytryny, wyciśnij z niej sok na sodę i pastę do zębów. Zacznij wcierać cytrynę w piętę. Dociśnij mocniej w miejscach najbardziej zrogowaciałych. Zostaw na 15 minut taką mieszanką na swoich stopach. Po tym czasie ściągnij pozostałości. Nałóż krem nawilżający na stopy, dla wzmocnienia i utrzymania efektu. Ten domowy sposób jest niezwykle skuteczny i tani. Dodatkowo zmiękcza naskórek i pomaga zrelaksować się. Owiń folią aluminiową stopy, dzięki temu zachowasz zdrowie. Przeziębienie i katar nie będą już takim zagrożeniem. W okresie zimowym ten trik. Pomoże ci przy pierwszych objawach wychłodzenia i przeziębienia. Wystarczy zwykła folia aluminiowa i maść waporób. Ta maść zawiera mentol, kamforę i olejki eteryczne. Posmaruj nią stopy, przede wszystkim palce i podeszwę stopy. Maść waporób jest przeznaczona dla dorosłych i dzieci od 5 roku życia. Polecana jest do leczenia objawów przeziębiania. Jej konsystencja jest idealna do smarowania ciała. Mentolowy zapach jest przyjemny i przynosi ulgę podczas infekcji górnych dróg oddechowych. Nałóż maść też na drugą stopę. Weź kawałek folii. Połóż na nią stopę, zawiń ją dokładnie. Możesz użyć kolejnego kawałka folii, aby stopa była cała w folii. Nałóż tak folię na obie stopy. Zawinięte stopy zostaw na około godzinę. Szybko w ten sposób złagodzisz objawy przeziębienia. Ten trik jest szczególnie przydatny dla osób, którym wciąż zimno w stopy nie musisz od razu sięgać po leki, rób taki okład przez kilka dni na pewno poczujesz poprawę.